Wyborczy maraton dobiega końca. Po wyborach parlamentarnych i samorządowych przyszła pora na te do Parlamentu Europejskiego. Nie ma co ukrywać, że te ostatnie najmniej interesują Polaków, a i kampania wyborcza przed eurowyborami była delikatnie mówiąc nienachalna. Tak czy inaczej o północy zacznie obowiązywać cisza wyborcza, a w niedzielę każdy dorosły obywatel będzie mógł postawić krzyżyk przy nazwisku jednego z kandydatów. Paweł Jędrusik. Europosłów wybieraliśmy już 4 razy, ale za każdym razem frekwencja w wyborach nie była wysoka. 5 lat temu do urn poszło nieco ponad 45% uprawnionych, ale mieszkańcy Katowic, z którymi rozmawialiśmy na pytanie, czy w niedzielę pójdą głosować, odpowiadają jednoznacznie. Oczywiście warto. Zawsze w każdych wyborach w naszym kraju warto głosować, proszę pana, bo to od nas właśnie zależy wiele. Jeżeli chcemy, żeby było coś dobrze według nas, to musimy iść i podjąć decyzję jakąś. Warto mieć jakikolwiek wpływ na to, co się dzieje w państwie. No i w Europie również też, jako członkowie Unii Europejskiej, tylko w ten sposób, że głosujemy, mamy na to wpływ. Mniejszy wpływ na mieszkańców mieli z kolei sami kandydaci, bo tych podczas kampanii prawie nie było widać. No jedynie na plakatach i w telewizji, no bo gdzieś jeszcze. Bezpośrednio nie było kontaktu. Wybory rozpoczną się w niedzielę o godzinie 7 i potrwają do 21. Oddanie głosu jest bardzo proste. Na tej karcie, gdzie mamy 97 kandydatów, umieszczonych na 10 listach, może skreślić tylko jednego kandydata, to znaczy skreślić, zaznaczyć krzyżyk, czyli dwie przecinające się linie. Warto pamiętać, że od północy zacznie obowiązywać cisza wyborcza. Potrwa do czasu zamknięcia lokali wyborczych. Wstępne wyniki poznamy nieco później. Komisje mogą dopiero wywiesić wyniki po godzinie 23, kiedy ostatni obwód w ramach wszystkich krajów Unii Europejskiej zakończy głosowanie. Wybory do Parlamentu Europejskiego kończą wyborczy maraton. Kolejne wybory odbędą się w przyszłym roku. Wówczas wybierzemy prezydenta Polski.